Wkroczyliśmy w sezon jesiennych zachorowań i widać to choćby po frekwencji na wielu organizowanych wydarzeniach, ale kto zdrów na szczęście korzysta z zaproszeń i stawia się na apel do uczestnictwa, stąd jak zwykle na ludzi rozumiejących potrzebę dzielenia się bezcennym darem życia, mogła liczyć kolejna akcja klubu Krwiodawcy w mundurach. Sezon grypowy już daje się we znaki, ale nigdy nie był on przeszkodą w realizowanym harmonogramie spotkań z udziałem krwiodawców. Może czasem trzeba było dostosować się do panujących warunków i miejsca akcji, ale ci, co mieli chęć dzielenia się bezcennym darem życia, byli obecni i kontynuowali swą misję. W aktywności wspierał ich m.in. klub Krwiodawcy w mundurach, który również nie poddaje się w organizacji cyklicznych akcji, które powróciły do klubu wojskowego. Wróciliśmy znowu do klubu tutaj wojskowego, nowego klubu wojskowego. No, naprawdę po remoncie to wygląda rewelacyjnie, więc jeśli ktoś będzie oddawał krew, zawsze może obejrzeć ten nasz nowy klub. To jest piąta akcja, czyli przedostatnia w tym roku. Kolejna będzie jeszcze 2 grudnia. Akurat myślę, że będzie frekwencja jeszcze większa, bo teraz jest ten okres niestety, ale podwyższonych tych chorób, więc każdy, kto mógł, kto był zdrowy, mam nadzieję, że dzisiaj jest u nas na akcji. Trudno ją ominąć, bo po pierwsze klub stale zabiega o krwiodawców, więc akcję promuje na wiele sposobów, a poza tym dba o atmosferę podczas akcji, których dodatkowym atutem jest integracja środowiska, między innymi służb mundurowych. Jak najbardziej, wiadomo, był ten okres covidowy, więc to było trochę ciężko, a teraz znowu z tym oddaniem nowego klubu, mam nadzieję, że będą na następny rok znowu nowe pomysły, żeby jeszcze bardziej integrować i żeby jak najwięcej ludzi ze służb mundurowych, a także tutaj z miasta oddawało krew. O słuszności dzielenia się bezcennym darem życia mówi się tu niemal w każdym kącie. I każdy ma swoją osobistą satysfakcję, że jest częścią łańcucha ratującego życie. Co daje? Pomoc. Przede wszystkim pomoc, a zawsze widzimy teraz, co się dzieje na tutaj Ukrainie, tak? I ta krew jest potrzebna, tak? I uważam, że jeśli nawet by było jej u nas za dużo, to możemy ją oddać tam ludziom, tak, żeby im pomóc, więc krew zawsze będzie potrzebna. Mając to na uwadze i fakt, że to wciąż lek niezastąpiony farmakologicznie, rośnie liczba krwiodawców i to jest też celem systematycznie organizowanych akcji. Dlatego klub raz jeszcze podkreśla obecność na kolejnym wydarzeniu. Zgadza się, 2 grudnia też tutaj będziemy robili tą właśnie naszą ostatnią akcję w tym roku, chyba że tak jak mówiłem, tak? Wyjdzie coś, że będzie trzeba komuś pomóc, to wtedy też będziemy działali. Zawsze gotowi do działania, doniesienia pomocy krwiodawcy stanowią grupę cichych bohaterów. I nim może być każdy, bo w tej grupie każdy krwiodawca jest na wagę złota, ratując ludzkie życie.